No zgadza się, na pewno nie przegraliśmy tego meczu w szatni, wyszliśmy bardzo zmotywowani. Dobry początek, bodajże prowadziliśmy 4 bramkami na początku, niestety później troszeczkę głupich błędów z tego Kielce wyprowadziły kontrataki. No jedna bramka, dużo nie brakowało, mogłoby być to naprawdę mega niespodzianka. Oby tak w wszystkich meczach grać na takim poziomie jak dzisiaj. Ogromny stres, ale dzięki chłopakom, którzy mi pomagają i zawsze mówią, żebym się nie stresował, to mi strasznie pomaga. Dzięki temu po prostu potrafię rzucać w ostatnich momentach. No właśnie, a tutaj nawet ci ręka nie zadrżała, bo rzuciłeś 4 razy z rzędu i 4 razy trafiłeś. Tak, dzięki chłopakom właśnie podali mi czystą piłkę, po prostu no, trzeba było trafić. Powiedz dla ciebie, jakie to uczucie grać przeciwko takim zawodnikom, jakich tutaj dzisiaj mogliśmy widzieć z Viva Kielce. Czyli dla mnie to jest ogromny zaszczyt, bo nie spotyka się na co dzień takich zawodników i tym bardziej, jeśli się rzuca bramki w takim meczu, to jest ogromne przeżycie. No, na tym nam zależało. Dopisała publiczność, chcieliśmy dodatkowo transmisja, więc chcieliśmy się postawić w wielkiej drużynie, jaką jest Viva. Udało się. Myślę, że zasługujemy na słowa pochwały, szczególnie, że przegrywaliśmy bodajże 5-6 bramkami, a potrafiliśmy walczyć dalej i tą stratę zniwelować. Zrobiło się w pewnym momencie gorąco, ale skończyło się zasłużonym zwycięstwem Vive. Tu nie ma co dyskutować. Myślę, że rozprężenie w ich szeregach w ostatnich kilku minutach doprowadziło do tego, że my całkiem fajnie tą przewagę zniwelowaliśmy i no należy tutaj wspomnieć o autorze tych 4 bramek w końcówce, czyli Krystianie Bądzior, który no przed lubińską publicznością, jak się nie mylę, zadebiutował i to zrobił w rewelacyjny sposób. Przypomnę, że jest to 17-latek, więc nadzieja zagłębia na następne lata. Oby jak najwięcej takich chłopaków trafiało do klubu. Myślę, że cała pozostała plejada tych młodych chłopaków, którzy u nas rozwijają się i widać, że z tygodnia na tydzień nabierają pewności i to wszystko idzie w dobrym kierunku. No myślę, że normalny mecz, który musieliśmy wygrać tam 3-4 bramki w końcu. No niestety dla mnie skończył się jak skończył i jestem zadowolony, że mamy 2 punkty, ale nie jestem zadowolony, że takich tam w końcu 3-4 łatwych sytuacji, jak 7, jak tam 1-1 nie robiliśmy bramki i sami sobie skomplikowaliśmy życie. Bardzo cieszę, że i on, i Czuwara dzisiaj grali dobrze i bramkarze bardzo świetnie bronili i Петрушко в обороні повалчили в атаку. Ну, завжди, коли наші молоді заводниці грають цораз ліпі, то є, ну, направді, для мене, як для тренера репрезентації, то є дуже приємно і дуже мило бачити.